MZDiK ostrzega gapowiczów, za jazdę autobusem bez biletu grozi nawet więzienie. Radomianie Razem i wspólnota samorządowa stworzą wspólne listy do wyborów samorządowych. Cerat Czarni Radom zmierzą się z DAFI z Połem Kielce. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu wraz z Krajowym Rejestrem Długów prowadzi kampanię informacyjną, która ma na celu przestrzec osoby, które korzystają z komunikacji miejskiej, ale nie uiszczają za to stosownych opłat. Chodzi tu po prostu o gapowiczów, którzy nie kasują biletów. Każdego roku w Radomiu kontrolerzy ujawniają kilka tysięcy osób, które jeżdżą na gapę. Kontroli jest sporo, bo średnio na przestrzeni miesiąca przeprowadzamy około 7800 kontroli w autobusach komunikacji miejskiej i średnio również kontrolerzy ujawniają około 3800 pasażerów jadących bez ważnego biletu albo dokumentu uprawniającego go do przejazdu darmowego tudzież zniżki. W Radomiu jest rekordzista, który za jazdę na gapę będzie musiał słono zapłacić. Rekordzista w Radomiu, bo oczywiście taki jest, ma w systemie wystawionych, uwaga, 226 wezwań do zapłaty. Opiewają one na kwotę niewiele ponad 43 tysięcy złotych. Konsekwencje za korzystanie z komunikacji miejskiej bez ważnego biletu mogą być bardzo poważne. Potrójne wyłudzenie przejazdu, bo inaczej nie możemy powiedzieć niż tylko o wyłudzeniu, grozi karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet karą więzienia. Jednocześnie wpisujemy takich gapowiczów do Krajowego Rejestru Długów, a to skutkuje na przykład tym, że będą mieli duże problemy z uzyskaniem czy to kredytu na mieszkanie, czy długoterminowej umowy na telefon, tudzież internet. Zatem te konsekwencje tak naprawdę nie są małe. Warto dodać, że co miesiąc prawie 200 osób składa w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu odwołania od wezwań do zapłaty. Najczęściej są to ci pasażerowie, którzy w trakcie kontroli mieli ważną kartę miejską, ale zapomnieli ją ze sobą zabrać. Takie osoby są wtedy obciążane jedynie opłatą manipulacyjną w wysokości 12 zł. Wstępnie wybory samorządowe zostaną przeprowadzone w październiku. Obecnie trwają rozmowy na temat list wyborczych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Radomiu powstało już Stowarzyszenie Bezpartyjni Radom, które skupia inne stowarzyszenia od lat działające w mieście. Prezesem nowego stowarzyszenia jest Robert Dębicki, a wiceprezesami Jarosław Kowalik z Radomskiego Samorządu Obywatelskiego oraz radny Kazimierz Woźniak z Radomian Razem. Możliwe, że do tego grona dołączy również wspólnota samorządowa. Okazuje się, że od kilkunastu tygodni trwają rozmowy na temat stworzenia wspólnej listy do Rady Miejskiej oraz wyłonienia kandydata, który powalczyłby o fotel prezydenta Radomia. Chcemy zebrać wszystkie stowarzyszenia, że tak powiem, z rynku radomskiego, które nie utożsamiają się z partiami politycznymi, w jeden blok, to wystawimy swojego przedstawiciela. Zobaczymy, co się urodzi, zobaczymy, jak się zbierzemy wszyscy razem. Wybierzemy kandydata, który będzie najbardziej optymalny do tej rywalizacji. Zobaczymy, kto wystawi, jakie inne komitety wystawią innych. Wystawimy takiego, który pokona tamtych kandydatów. Jak zapewniają Kazimierz Woźniak oraz Ryszard Fałek, żadne konkretne decyzje jeszcze nie zapadły. Ja myślę, że luty, marzec to będzie ten okres, który będziemy dopinali szczegóły, bo tych szczegółów jest dużo. Nie chodzi nam, żeby zbudować fasadę, a później się wewnętrznie kłócić i rozpadać, tylko chcemy tak dopracować w szczegółach pewne rzeczy, żeby po prostu nie było wątpliwości. Dodajmy, że na razie żadna partia polityczna w Radomiu nie przedstawiła swojego kandydata na prezydenta miasta. To jeden z najważniejszych meczów w ligowym kalendarzu kibica Cerat Czarnych Radom. Już w najbliższą niedzielę wojskowi zmierzą się przed własną publicznością w lokalnych derbach z DAFI z Połem Kielce. Ekipa z Kielc zajmuje obecnie przedostatnie 15 miejsce w tabeli. Kielczanie potrzebują punktów, jeśli chcą utrzymać się w plus-lidze. Mamy duże rachunki do wyrównania. Większość z nas tutaj jest z Radomia, także wiemy, jakie są sympatie między Kielcami i Radomiem od wielu, wielu lat. Mecze bardzo ważne dla mieszkańców jednego i drugiego miasta, ale też i mecze ważne dla układu tabeli. My po dwóch zwycięstwach rzędu troszeczkę odetchnęliśmy, troszeczkę złapaliśmy komfortu i luzu i mam nadzieję, że to się przełoży na naszą grę w sensie pozytywnym, że będziemy mniej zdeprymowani na boisku, mniej będziemy bardziej odważni,
a drużyna z Kielc gra utrzymanie, więc na pewno oni będą bardzo, bardzo zmotywowani. Widać po ostatnich ich wynikach, kiedy to z trzema groźnymi przeciwnikami, jakimi jest bez wątpienia Olsztyn, Lubin i Rzeszów, zdobyli 4 punkty. Przegraliśmy z nimi w pierwszej rundzie 3-2. Ale początek taki był sezonu, że troszkę średnio graliśmy. Teraz mamy dobry okres. Wygraliśmy 2 mecze z rzędu w Szczecinie i jakiś wcześniejszy z Będzinem, więc na pewno będziemy na boisku zdeterminowani i będziemy chcieli tą pasę naszą zwycięstwo utrzymać. Początek niedzielnego spotkania o godzinie 17 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nad książką, którą chciałbym Państwu polecić na nadchodzący weekend, prawie radomianin Witold Gombrowicz zastanawiał się, czy jest to romans brukowy, czy może z drugiej strony po prostu powieść kryminalna. W każdym razie doszedł do wniosku, że jest to po trosze i jedno i drugie, ponieważ spotykają się tam pewnego rodzaju opowieści marginesu środowiska, które niechętnie podejmowane jest było przez literatów tamtego okresu. Mówię o okresie międzywojennym i tuż powojennym, ponieważ książka, o której mówię, Zły Dyrmanda, została opublikowana po raz pierwszy w 1955 roku i pomimo entuzjastycznego przyjęcia przez krytykę, chociażby przez właśnie cytowanego Gombrowicza, w kraju jednak nie spotkała się z taką aprobatą. Na szczęście publiczność czytająca, czy czytelnicy po prostu obronili ją i mogła się ona stać ciekawą lekturą dla ludzi, którzy właśnie poszukiwali tego, co niekoniecznie jest piękne, ułożone, co w pewien sposób nie jest zgodne z tym kanonem estetyki socrealizmu, ale też w pewien sposób książka ta pomimo to wcale nie kłóci się z tym kanonem, to znaczy nie szuka zwady z porządkiem, który w czasach Dyrmanda następował w Polsce. Ona po prostu rejestruje zdarzenia powojennej Warszawy. Na gruzach popowstańczego miasta przeplatają się losy głównych bohaterów. Są to bohaterowie pochodzący z półświatka przestępczego, z właśnie chuligańskiej Warszawy. Klimat powojennej Warszawy jest moim zdaniem oddany tutaj bardzo dobrze, ponieważ poza głównymi miejscami leżącymi w gruzach mamy też żywy język warszawski. Gwara warszawska jest tutaj używana, no nie nagminnie, ale z wyczuciem i zawsze tam, gdzie być powinna. Także język użyty w tej książce wydaje się naturalny i jest to jak najbardziej lektura, którą Państwu polecam pod tym względem, jak i pod względem budowy fabuły, ponieważ ucieka ona od moralizowania, a jednak przekazuje wzorce moralne na zasadzie konstrukcji, powiedziałbym, romantycznej, gdzie główny bohater przeżywa przemianę osobowości pod wpływem wyrzutów sumienia, zmienia swoje podejście do życia, zrywa ze świadkiem przestępczym i próbuje na własną rękę, tak jak szeryf na Dzikim Zachodzie, walczyć o sprawiedliwość. I faktycznie Warszawa tego okresu była pewnego rodzaju Dzikim Zachodem. Dyrmand dobrze to ukazał w swojej powieści i tak jak mówię, na szczęście bez zbędnego moralizowania i bez zbędnego uwikłania bohatera w wielkie tryby historii.
Centrum Konferencyjne Biznesowa 9 to idealne miejsce na szkolenie, konferencję, imprezę integracyjną. Oferujemy dwie klimatyzowane sale konferencyjne na 100 i 250 osób z nowoczesnym wyposażeniem audiowizualnym w ścisłym centrum Radomia. Do dyspozycji miejsca parkingowe i szatnia. Zapewniamy również catering. Super Express Taxi. Ekspresowe taksi z rabatami, tylko 2 zł za kilometr. Uwaga, tylko z nami co 10. przejazd gratis. Telefon 48 191 91. Fundacja Zdążyć z Pomocą apeluje o pomoc dla podopiecznego Dariusza Bazana, niepełnosprawnego od urodzenia. Cierpi na postępujący zanik mięśni kończyn dolnych z bardzo mocnym rozszerzaniem się. Pilnie potrzebuje pomocy. Przekaż swój 1% podatku. KRS 5037904. KRS 00003-7904. W cel szczegółowy koniecznie wpisać 8225 Bazan Dariusz. 8225 Bazan Dariusz. Nie współczuj, tylko działaj. W sobotę w Radomiu zachmurzenie duże, w drugiej części dnia możemy spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach 2 stopnie powyżej zera. W niedzielę wciąż pochmurno, sypnie też delikatnie śniegiem. Temperatura spadnie do zera, ciśnienie w górę. W poniedziałek nadal wiele chmur na niebie, ale już bez opadów. Mroźno do 3 stopni poniżej zera.